zatrzymaj film i spokojnie przeczytaj treść tego zadania. Treść dotyczy optyki geometrycznej. Otóż soczewka płasko wypukła. R, promień krzywizny tej soczewki, o środek krzywizny. Ta pozioma linia to oś optyczna soczewki. I w pewnym momencie zetknięto z płaską powierzchnią soczewki walec wykonany ze szkła o tym samym współczynniku załamania N, 1,5. Popatrzmy na promień wchodzący do soczewki. On biegnie w soczewce, nie zmienia kierunek ruchu, biegnie tak, jak to wskazuje strzałka, w szkle. Kąt padania jest alfa. Proszę zobaczyć, że R jest normalną do powierzchni wypukłej. Między promieniem a normalną jest kąt padania, a między normalną a promieniem załamanym jest kąt załamania. Tu jest ognisko F, czyli punkt przejścia promienia załamanego przez oś optyczną. No to F małe, ogniskowa soczewki. Wprowadzam oznaczenia, które będą dosyć istotne. Punkt, w którym promień wchodzi do soczewki, znajduje się na wysokości H duże. Zwróćmy uwagę na to, że kąt alfa, kąt padania, występuje również tu pomiędzy promieniem a osią optyczną, alfa. Ten kąt oznaczam sobie jako gamma. No i teraz piszę pierwsze równanie, w którym występuje ogniskowa, którą mamy znaleźć. Otóż popatrz, H do F to jest nic innego jak tangens kąta gamma. Autor powiedział, że dla wszystkich kątów mamy rozpatrywać informację, podaje nam, że sinus kąta dowolnego alfa jest równy tangensowi tego kąta i jest równy wartości tego kąta wyrażonej w radianach. Z tego powodu, że mamy tutaj do czynienia z małymi kątami, z bardzo małymi. No to mamy H do F równe tangens gamma, a to jest równe gamma wyrażone w radianach. No i stąd wyznaczam poszukiwane F. H nie znam, gamma też nie znam. Zatem teraz muszę napisać układ równań, który pozwoli mi tutaj pokombinować coś. Otóż zwróćmy uwagę na takie kąty. Beta plus gamma równa się alfa. Dlaczego? Otóż beta i gamma są kątami wewnętrznymi w trójkącie O, F i ten punkt. I one są równe, i suma ich jest równa kątowi zewnętrznemu, do nich nieprzyległemu, czyli alfa. No to gamma mogę napisać, które tu występuje, jest to alfa minus beta. I jeszcze jedna zależność. H do R. Przecież to jest sinus alfa. Jeśli tak, no to jest to równe alfa. Jeden wzór nie może być przez nas ominięty. Współczynnik załamania jest równy stosunkowi sinusa kąta padania i kąta załamania. Czyli równe to jest alfa do B, beta. Wyznaczam beta z ostatniego równania. Wstawiam do tego wzoru za alfa H dzielone przez R. Znalezione beta i alfa wstawiam do drugiego równania, otrzymując taką zależność. No to H przez R wyciągam przed, porządkuję trochę wyrazy i teraz wstawiam do wzoru na ogniskową gamma, to co tu znalazłem. Zwróćcie uwagę na to, że H się upraszcza. Jeśli za N podstawisz 1,5, to znajdziesz, że to jest to, ta ogniskowa jest równa 3R. R jest 5 cm, czyli ogniskowa w szkle jest równa 15 cm. Przechodzimy do polecenia B. Krótki walec i promienie skupiające się po wyjściu z walca. Więc teraz do powierzchni płaskiej soczewki krótki walec o długości L został ustawiony.
Nie interesuje nas kąt alfa na zewnątrz i co tam się działo, interesuje nas promień biegnący w szkle. Ten promień wychodzi na wysokości H' do powietrza. I następuje załamanie od normalnej. Normalna to ta linia pozioma przerywana. Tu byłby kąt padania, tutaj kąt załamania, ale oznaczyłem najpierw F', czyli ogniskową teraz tego układu. Wprowadzam kąt gamma, kąt delta. Zwróćmy uwagę na to, że kąt delta również tu występuje. Z tego powodu, że dwie proste, równoległe, ta pozioma przerywana i oś optyczna są przecięte tym promieniem, który wyszedł ze szkła. Kąty na przemian ległe w tym przypadku są sobie równe, delta i delta. No i wprowadzam jeszcze tutaj kąt gamma, ten sam, który tu występuje, na przedłużeniu promienia, który biegł poprzednio cały czas w szkle. No i teraz, proszę Państwa, współczynnik załamania, co to jest? Ja napisałem, że to jest sinus delta do sinus gamma. Dlaczego? Otóż promień światła wychodzi ze szkła do powietrza. Gdybyśmy postawili sinus gamma do sinus delta, otrzymalibyśmy wielkość mniejszą od jedności. Byłby to nonsens. Współczynnik załamania N jest równy sinusowi kąta delta do sinus kąta gamma. To, jak chce autor, jest równe tanges alfa do tanges gamma. I teraz popatrz, co to jest tanges beta tu. H' tu trójkąt prostokątny. Jeśli wezmę tangens beta, to jest to H' do tego odcinka. Ten odcinek jest równy F' minus L. Tu mamy to. Natomiast tanges gamma jest równy H' do F minus L. H' do tego odcinka. Ten odcinek jest równy F minus L. Widzisz, że H' się upraszcza? Stąd na krzyż mnożę proporcje. Wyznaczam F' i podstawiam. F znalezione przez nas zostało już i jest równe 3R. Jeśli tak, to dla L równego 0, popatrz, drugi składnik sumy w liczniku staje się równy 0. Mamy 3R przez N. N jest 1,5. F' równa się 2R. No i wykres zależności ogniskowej od długości walca. Zwróćmy uwagę, że 2R jest dla L równego 0, czyli walca nie ma. I potem jest walec, maksymalna wartość 3R i potem już się nic nie zmienia.